Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku z gry Mafia 2. Tym razem Mirli's Action. Nie wiadomo dlaczego wczoraj, nie wiem, nie chciał mi działać. Szczerze nieistotne. Barbaro's bordello. Dzień dobry. We got the money, we got the honeys. Vito, it's Henry. We got a problem. What kind of problem? Eddie paid me a visit. Carlo knows about the deal. And he sent Eddie to pick up his cut. How much? 60 grand. Fuck, that much? What are we gonna do? I don't know. We don't even have enough left for Bruno. Meet me in the park. I don't want to talk about this over the phone. Okay. Dobra, jedziemy. I'll be right there. Czyli dzisiaj Joe, jakby taka pogadanka. Go. What for? Now, Joe. I'll tell you on the way. Dobra, bierzemy takie ubranie i się zbieraj. Alright. Girls, like a ty ruda sukowe się ogarnij. Może i to jest burdel, ale też mieszkanie i ubrałabyś się jak należy. Ale skąsić taką babsko, to nie ma problemu. Chodź, co, nie marudź. Misja czeka. Se pogadamy. O, wczoraj troszeczkę długi był ten odcinek z Mafii 2. I widzę, że trochę subskrypcji mi przychodzi. No to chyba zasługa Assassin's Creed 4. O, teraz se naprawię pojazd, zajebiście, dobrze. Okej, okay. Aha, jeszcze paliwo mi się kończy. Mógłbym zatankować. Sumie bym zatankował. Ale nie chcę przyjść tam to. Yeah, but now the problem is, mogę. We don't even got enough to pay Bruno back. Ah, sobie shit. Dalej. What the hell are we gonna do? I don't know. We'll figure it out when we get to the park. Yeah, Henry'll know what to do. Chwileczkę, stacja benzynowa. Może podjedziemy do tej tutaj. O, proszę. O, mamy niedaleko, to wydamy trochę kapuchy. Przynajmniej zatankujemy pojazd, bo widzę, że chyba już szybciej nie może jeździć. Dobra. Sobie teraz zatankujemy pojazd. Stacja benzynowa. Okej, okay, tankujemy. Tak, kup paliwo. Morning, pal. Full tank, please. Fill her up. Okej, okay, niech pan tankuje. Aha, to już. A nie, teraz będzie mi tankował. Okej. Okay. I'm just doing this part-time. Aż się podniósł. Dobre, dobre. Like on radio. Who wouldn't want to be a voice actor? Come on. No szybciej, gliniarzu. Thank you. No, dziękuję. Remember, sir, we got the cheapest gas in the city. No, zajebiście, no. Możesz zejść z drogi. Dziękuję. Okej. Okay. Już ogarnięte. Zatankowane pięknie. No. I teraz możemy jechać. Dziwne, że za 4 dolce. Myślałem, że to mnie więcej będzie kosztować, ale w sumie też dobrze, bo przynajmniej zaoszczędzę. I jedziemy teraz tam, gdzie trzeba. Naszym Jeffersonem Provincialem. Nie wiem, ile mi jeszcze zostało odcinków. Mam nadzieję, że zdążę skończyć mafię przed Assassin's Creedem. A jak zdążę, to zaczynamy z Assassinem. Wiecie co, będę nagrywać to, nieważne, że takiego mam słabego. Ja mam swoje sposoby, żeby po prostu wam się oglądało dobrze, bez ścin. No może będą tam czasami drobne, ale... Czekajcie, cutscene. Shit, that's Henry! What the fuck are they hitting him with? O kurwstwo. Jakie dziady. Wyturne kinole. Wydurne kinole. Zapłacicie za to. Gin pało. Jeb. Ja pierdolę. Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does something like this?
On jeszcze żyje, ale... What do you think? God damn it, Harley! On jeszcze żyje. Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Jak to wygląda? Masakra. Ogólnie, no tak skatować Henry'ego to jeszcze nie widziałem. Cops will take care of him. Pieprzone chinole. No twoja wina. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. No to jedziemy za nim. Bullet Dobra, jedziemy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. Oczywiście. Why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. Oh, fuck, he saw us. I told you. Kurde, Brook zauważył. Teraz będą uciekać. Ale w sumie to chyba nawet dobrze się tak stało. Przynajmniej będziemy gonić. Dobra, gonimy śmierdzieli chińskich. I zapłacą za to, że skatowali tak Henry'ego. Dobra, nie zgub go lepiej. O cholera. Nie! Nie, bo jeszcze go zgubię. Nie. No nie wierzę, coś ty zrobił. Po co żeś walnął w ten pojazd? Kurde, Vito, teraz musisz być taki nieogarnięty. No i wybijaj chinoli jeszcze raz. Czekaj. Dobra, pomijamy cutscenkę. Jak zwykle sfailowałem. Tradycja. Dobra, idziemy za tym samochodem. Bo zrobiłem mi tak błąd zasadniczy. Trzymamy się w dobrej odległości. Nie za blisko, nie za daleko. Kurde. And it don't matter. Henry's dead. What do you want us to get killed too? We gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead. Pewnie, że skończymy z chinolami. Listen, it's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. Kurde. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. Dobra. Gotta do this the smart way, right? Rozumiem, żem sfailował wcześniej. Teraz musimy go śledzić i zabić tą ciotę chińską za to, że tak jego kumple pocieli Henry'ego. Ale kurde, za co? Co to za współpraca z chinolami, no? Stay back or he's gonna notice us. I'm doing the best I can. Spokojnie, nie wrzeszcz. Nie wrzeszcz, tylko mi pomagaj. Chcemy razem zabić tych chinoli za Henry'ego, który no niestety no nie przeżył tego. Jeszcze coś tam nas widział, ale to tak to pało. Zrobił to celowo. Widzieliście, nie? Taki kozak kurde sobie podjechał i musiał przód wybić. To było definitywnie celowe, ale jak widać śledzimy dalej tych chinoli. A już właściwie jesteśmy na ich terenie. Chinatown. A widzę, że się zatrzymują. Aha, czyli to już jest jakby ich teren. Więc jedziemy sobie tutaj. W dupsku mamy to wszystko. No i jesteśmy na miejscu. Chinole dostaną za swoje. No naprawdę, no przegieli pałę. Przegieli. Now we know where to find. Let's get in there. Czemu my nie możemy headshota załatwić, no? We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Dobra. Teraz trzeba napaść na restaurację Red Dragon. Chętnie bym sadził ten pojazd, ale naszym celem jest właśnie zrobić to. Zobaczymy, jaka cutscenka będzie, bo jeszcze nic nie wiem dalej o tym. O, cutscenka. Chinoli jest mnóstwo. Dzień dobry. Mamy wstęp.
Co najlepszy. No, I can't. You seen what they done to Henry? Dobrze, dobrze mówisz. No to pięknie. Teraz jedziemy wszystkich jak po bandzie. Dobrze, dobrze. To. Headshot, dobrze. Wszystkich Chinoli wybić. Nie ma dla nikogo tutaj litości. Headshot. Nie. No nie wysyłać mi SMS-ów. Ja tu teraz ten stoper mam odpony i nagrywam. Headshot, dziękuję. Jeszcze jeden Chinol. Dwóch Chinoli jeszcze na górze są. To już w ogóle. Kurde. Jeszcze chybiłem. No wychyl tą łepetynę, dobrze. Tutaj jeszcze jest jeden. Vito, ty pało. O Boże, Boże, Boże. Dobra, pomijamy to. Czemu muszą być kapstęki? Nie możemy od razu zaczynać od takich rzeczy. Dobra, jedziemy z Chinolami. Dobra. Dobra, poszło. Chwilkę teraz trzeba wyknąć. Kurde. Ale teraz jest niezły najazd. Szczerze mówiąc. Wychyl tą łepetynę, no. Doskonale. Znaczy, ja jeszcze mam, no, kałacha. Zapomniałem kompletnie, że mam coś takiego jak jeszcze kałacha. No, dobrze. O kurde, o kurde. Przeładuj lepiej. Bo jeszcze się tego berwie, że tego nie przeżyję. Dobra. Małe dupki. No bo to są małe dupki. No Chinole mają małe pindole, to wiadomo. Dobrze. Tam jeszcze. Headshot. Dobrze, gdzieś tu jeszcze są. Jest. O! To już lepiej z tego będę strzelać, bo to daje niezłego gazu. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Biegniemy dalej. O kurde. Dobrze. Padło. Chwileczkę. O, to sobie najlepiej. O, dobrze, tak. Dobrze tak, Chinolowi. Pindol jeden zabił Henry'ego. I co? Kozaki myślę, że są. Dobrze, idziemy. A tam jeszcze się pojawiło. O kurde. A, Chrisie, padnij, padnij. Dobrze. Dobra, tu jeszcze. A, jak dostał. Jak dostał. Tu jeszcze się kryje jeden. Pewnie tam podejdzie. No chodź tu. Dobrze. Przynajmniej dużo ammo nie zużyłem. Na tym. Czekaj, coś mogę po... rewolwer. Thompson. Chwileczkę, Thompsona chyba wezmę. Przeładuj sobie. Przeładuj. Dobra, Thompsona biorę. Zważając na to, że no tutaj trochę mają jednak. O, ammo. O kurde. Dobra. Tutaj to Chinol? Nie, to Joe. Już myślałem, że Chinol. No ten Chinol to nie wiem, co on tam robi. Kurde, jaki najazd. No wyłaź. Dostał. Jeszcze jeden. Dostał. Pięknie. Gdzie ty chcesz teraz, Joe, iść? Takie pytanie. Tu chyba nie.
Nie, przeszukamy sobie każdego tutaj Hinola. Bo tutaj mieli dobre wyposażenie. O, trochę się ammo pozbiera. O, podnieś magnum. Strzelba. No, trochę eku się zbierze. Do kupy. Wszystko. Dobra, ale gdzie teraz mamy iść? Od tego zacznijmy. No tutaj właśnie żeśmy weszli. Gdzie mamy tu strzelbę? No panie! Zajęty. Nagrywam. Widzicie? Tak to jest, jak się ma kolegów, to potem wydzwaniają albo smsują. A ja tu kurde nie mogę nawet spokojnie nagrywać. Ale to taki standard. Dobra, no gdzie mam iść? Dobra, może sobie tak wyskoczę. I się może dowiem, gdzie mam iść dalej, bo wiecie, ja nie lubię, jak gdzieś utykam w jakiejś części gameplayu. A zawsze wolę, jak już coś będę miał. A on tu stoi. Dobra. You're a smaller target. Thanks. Dobra. Hey, you should hold up. O kurde, zagi się, ukryj się. Dobra. Dobrze. Dobra, weź sobie lepiej strzelbę. O, przeładuj sobie. Strzelba wyjebista. Czekajcie. Nie, tu nie przejdę, niestety. Ale strzelbę trzymam ze sobą. Ona dobra. Where the hell is that prick? He's gotta be around somewhere. Yep, jak dostał. Yep. No podejdź tu, podejdź. Yep. Doskonale. Ja tutaj cały czas trzymam gardę. A strzelba też. O kurde. How many more I got back there? A, dostał. Don't matter. I got plenty of bullets left. No podejdźcie, tu tylko podejdźcie. Okej. Aha. Tam są cholery. Yeah. Jeszcze tutaj. A jak dostał. O, leż! Złóż się w pół. Doskonale, Joe. Nie no, jeżeli chodzi o strzelaninę, to on jest pro. O, on tak zaczyna zazwyczaj akcję, że tam dwa heady sobie strzeli i w dupie ma wszystkich. Dobra, możemy iść. O ile to nie będzie więcej Hinoli. No pusto, szczerze mówiąc. Myślałem, że... A nie, będą tu jeszcze wrogowie. Miejmy nadzieję, bo dużo akcji musi być. A ja muszę uważać, żeby mnie te Hinole nie wybiły. Pijany Chińczyk, dobra. Mamy mu spokój. Podejrzane. Ale nie zwracajmy na to uwagi. To tutaj mamy iść, tak? A teraz. A to winda jest, dobra, zajebiście. Be quiet, Vito. Since when are you concerned about making noise? No właśnie. There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dobra, to kucnij najlepiej. I teraz trochę działanie po cichu. Jak w takim Hitmanie, powiem wam szczerze. Aha. Ja mogę na przykład być tutaj. Okej. Aha, czyli możemy się... przerżnąć przez tę armię. Nie musimy się aż tak tutaj, wiecie, bardzo kryć. Okej. Jest tu ktoś. Czy ja ten Joe w ogóle za mną chodzi, czy tak w kratkę? Aha, dobra. O! Doskonale. Aha, teraz uważać, żeby... Dobre! Dobre, Joe! Zajebiście wykonałeś ten ruch. Dobra.
trzymamy gardę. Trochę jak asasyni powinniśmy teraz działać. Nie powiem, że nie. Okej, dobra. Nie wykryją nas jakoś tak bardzo specjalnie. Hinol leży martwy. Albo nieprzytomny. Kurde, to będzie ciężkie. Nie powiem, że nie. Ale według mnie to powinniśmy już powystrzelać tych Hinolów. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Och, chuja, 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 Vito, coś ty zrobił. Idioto. Dobra. To jednak głupi pomysł, dlatego zaraz ich powystrzelamy. Spokojnie. Może lepiej weźmy jakiegoś karabina o Thompsona. O, lepiej. A, headshot. Kurde, przeżył jeszcze. Bo go ledwie strzeliłem w klatę. Dobra. Dobrze. Wiecie, tak strzelam pojedynczo. O, dostał. Headshot. O kurde. Co się stało? Jakim cudem? Co to moja? Ej, jak, co to ma znaczyć? Jakie kretyńskie Hinole. Nie, ja ich bym od razu wybił. W dupie już to mam. Morda w kubeł, Joe, tylko wybijamy ich od razu. To nie ma nawet takiej opcji. Czekaj. O, z shotguna jedziemy. Dobrze. Dobrze. Dobra, nie chcę mi się ich wybijać. Jeden. Jeb! Co? Jak to? Kurde, możliwe, że przeżył. Chodźcie tu. Pustaki. Hinolskie pustaki. Ło kurde! 2-1! O kurde, o kurde. Spokojnie, spokojnie. No podejdźcie tu tylko. A heada wam takiego wystrzelimy. Chwileczkę, zmienię pozycję. No wyjdźże stamtąd. Dostał. Nie, jeszcze się nie złożył. O kurde! Ale przynajmniej zabiłem Hinolca. Dobra, uważaj, Vito, uważaj. Bo nie chcę chyba źle skończyć. A uwierz, to nie będzie takie łatwe. Dobra, pozbyłem się. O kurde! Ktoś tam musi nawalać z jakiegoś porządnego karabinu. Kurde. Przeszedł tam bliżej. Ale on sobie da radę z Joe. Kurde, padaj, pijanko. Cholera, przeładuj. Dobrze. Kurde, sadysta chiński z niego jest. Tam teraz się przebiegł. Chwileczkę. Z Thompsona bym to załatwił. Kurde, te Hinole się wszędzie przemieszczają. Ciężko mi jest. Kurde. A kurde. Co się tu męczymy? Ty tu lepiej stój na, wiesz, gardzie. A nie robi takie triki. O, wybite, dobra. No. Dobrze. Oh yeah. No. Wyceluj rzecz do cholery. Nie, ja tam idę. Dobrze. No, ostatni Hinol. Bierzemy trochę ammo.
That's why we ain't. Trochę nas powystrzelali, ale i tak mamy przewagę. Widzę, że już naprawdę nie ogarniałem Hinole, co z nami jest. No i kolejna winda. 25 minut już rozgrywki, to naprawdę już jest długo. Więc będę musiał się streszczać. Dobra. No chyba, że jeszcze chcecie nam zafundować jeden poziom z Hinolami. No strzel mu! Strzel mu! What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, 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 you saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? Mm. That was just another reason to get rid of you. We had problems with you. No strzel mu tego heada i będzie z głowy, stary Hinol. Your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. No to strzel mu. If you won't tell us, I'm gonna splatter your yellow ryżowy brain. Ryżowy muszczek. If I told you, I'd be dead anyway. Ryżowy muszczek. Fine, your choice. Dobrze. Are you crazy? What you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Zajebiście. Joe jak zwykle myśli pistoletem, a nie głową. Masz tu jeszcze jednego headshota, żebyś mi tutaj już więcej nie wstał. Może tu coś masz jeszcze takiego sekretowego? Nie sądzę. What the hell are you doing? Get in the elevator. No już, kurde, przyglądałem się, jak żeś mu pięknie heada szczelił. To było epickie. Krótkie i epickie. Trzeba będzie teraz uciekać od Glin. Oj, Joe, ty to naprawdę masz. This place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Ten Joe to ma naprawdę nie po kolei w głowie, żeby tak szybko tych Hinoli wybijać. No ciszej. Idę przecież. O no to mam, no to mamy przesrane. Ah, fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's too many. This guy's a maniac. O kurde, o kurde. Copy that, Vito. You're fucking dead. So yes. You shoot like my sister. No nie. Jeszcze gliny do tego wszystkiego, no to już są naprawdę jakieś jaja. O Boże. Nie wierzę. No nie wierzę w to. Aha! Odstaw Joe do domu. Ah, fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick! No to jak cię mam, kurde, wóz znaleźć, idioto, tępy? No, chciałbym wejść na dach, to przynajmniej bym uniknął wykrycia. O, dobrze. Dobra. Suspect is about 6 feet tall, average size. Morda tam w kubeł. Roger that. A ty Joe ogarnij. A, wbił już do pojazdu. Dobra, uciekamy teraz. Teraz to już naprawdę uciekamy. Ostro było, ostro. Dobra, my już im uciekliśmy w zasadzie. Więc mamy ich w dupie. Kurde, to była kolejna przerąbana misja. Szczelanki było dużo, no nie powiem. Zobaczymy co dalej będzie. I coś czuję, że no w czwartek powinienem wrzucić dwa filmy. Bo tak mi się wydaje, że tą mafię postaram się skończyć w czwartek. A jak nie, to w środę mógłbym też ją skończyć. Zobaczymy jak to będzie. Najwyżej w piątek wrzucę ostatni odcinek z Mafii 2.
A tak póki co to już jesteśmy na miejscu, to byśmy już sobie mogli w zasadzie zakończyć odcinek. Nie wiem jak wy. Okej, wysiedliśmy. This deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, that'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. Call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. No spoko, jasne. Okej, i to chyba nam szykuje kolejny, tak, 14 rozdział. Mamy już pół godziny nagrania. Schody do nieba. Oyster Bay, 25 września, 51 rok. Okej, no i znowu tutaj w tym durnym mieszkanku. Tu już sobie zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 18 odcinka z Mafia 2. Jeszcze może odbiorę telefon. Telefon, idioto, a nie drzwi otwieraj. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find it laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry, sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? No, yo, I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Dobra. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I miejmy już nadzieję, że jutro bądź w czwartek skończę Mafię 2. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków.